Cześć wszystkim, tu Iga. Chciałam się pochwalić, że już drugi raz mam okazję podróżować razem z Planet Escape. Za pierwszym razem byłam na Krecie po Imbledonie, tym razem jestem na Malediwach i no, przyznam, że to jest dla mnie najważniejszy czas, jeśli chodzi o odpoczynek, bo mam aż 12 dni przerwy od tenisa. 8 dni właśnie spędziłam tutaj na Malediwach i no, przyznam, że cały ten wyjazd przerósł moje najśmielsze oczekiwania, dlatego właśnie chciałam podziękować Planet Escape za to, że tak zorganizowali to wszystko i umożliwili mi właśnie pobyt tutaj, bo bez dwóch zdań, mimo tego, że całe życie podróżuję, to jednak bycie w takich tropikalnych, egzotycznych miejscach no, pokazuje inne atrakcje i po prostu można poznać inny styl życia i to, jak właśnie życie wygląda na tych wyspach, więc bardzo się cieszę, że właśnie miałam okazję mieszkać w domku na wodzie. Ogólnie, mimo tego, że większość czasu trochę leniuchowałam, bo jednak ogólnie mam dużo wysiłku fizycznego, to miałam okazję być na kilku ciekawych wycieczkach. Pierwszy raz poszłam na snorkeling, na przykład oglądałam też delfiny z łódki, więc naprawdę było wspaniale. Tak samo z jedzeniem, po prostu bardzo, bardzo polecam. Trochę sobie pofolgowałam, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie na okres przygotowawczy, ale ogólnie myślę, że to, że miałam okazję spędzić tutaj trochę czasu, właśnie da mi energię do tego, żeby pracować jeszcze ciężej i niedługo już właśnie mam powrót do Warszawy i 6 tygodni bardzo ciężkiego treningu, dlatego wszystkim polecam dobry odpoczynek i mam nadzieję, że właśnie skorzystacie z podróży szytych na miarę Planet Escape, bo myślę, że każdy tam może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, czy chce podróżować na drugi koniec świata, czy jednak spędzić czas w Europie, to właśnie Planet Escape ma ofertę, która może spodobać się każdemu, więc ogromnie polecam. To jest mój ostatni dzień, więc idę na plażę. Trzymajcie się i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym sezonie. I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation.